Witam, witam! Kolejny dzień i po raz kolejny musimy sprać parę tyłków tym wszystkim klonom, które tutaj gdzieś się rozbestwiły. Dlatego co? No lecimy sobie, słuchajcie, najpierw na Trunksa. Czemu nie? Później lecimy na Freezę i tak sobie wyczyścimy tą mapkę. Zdobędziemy troszkę expa, zdobędziemy troszeczkę pewnie jakichś dodatkowych bufiksów i będziemy mogli pójść na bossa. Let's go! O, kolego. Nie broń się, bardzo proszę cię, nie broń się. I kamehame. Proszę bardzo, na dokładkę. Dzień dobry. Tak, właśnie zaczynamy tą ładną giereczkę. Gdzie mi się tutaj będziesz ładował? Gdzie mi się będziesz ładował? Naraz, niszczenie. Dobra. Troszeczkę wody tutaj widzę, że zmierzlił. No i sel. A jak sel, no to co? No to w takim razie zróbmy sobie... No niestety, nie zrobiłem tego, jak bym chciał. Chciałem po prostu sobie zmienić na... Na tego całego... Na mechanina. Ale niestety ten... Zrobiłem łącznie z super atakiem. Dobra, go! Makanko Sampo. Dobra, troszkę asysty. Moglibyśmy się zmienić. Może coś tutaj Vegeta sobie jeszcze powalczy, żeby nie było. Perfekt. Nawet nie odżywiałem żadnych obrażeń. Ładnie. Dobra, ale pewnie nie będzie tak kolorowo do samego końca. Prawdopodobnie prędzej czy później te wyzwania będą... Znaczy te... Komputer będzie nam troszeczkę te wyzwania stawiał, prawda? No ale na przykład tutaj mamy 21 poziom Frezera oraz Ginyu. Więc bardzo możliwe, że tutaj już będą używać super ataków. Już mieliśmy do czynienia z takim gościem na 22, chyba już nie pamiętam, Cell to był? Albo to już nie pamiętam. Jakiś tak. Dobra, zaraz 10 trafił, no proszę was. Ma tylko asysta. Ja chciał sobie zmienić na... Właśnie. Na psychikolo. Nice. Pięknie. No teraz możemy sobie zrobić to z asystą u Vegety. Ze zmianą z asystą na Vegety. Pięknie. Poładujemy się trochę. Może byśmy sobie zrobili coś ciekawego. Na przykład... Nie, nadal nie potrafię wykonać tego za pierwszym razem. O, no i teraz jest. Final Flash. Nice. Będzie jakiś ending z Final Flashem? Nie będzie. No cóż. Jak też czasami działa. Nowe poziomy, nice. 18. No i tymczasem lecimy tędy. Pyk. Vegeta, Freeza, Nappa. Okej. Zastanawiam się, kiedy odblokujemy sobie właśnie Androida 21 i 16 oraz Androidy w sumie ogólnie, prawdopodobnie w innej sadze, czy tam nie sadze, a wiecie o co chodzi, tej serii. O, to jest seria Super Wojownika, a pewnie tam będzie jakaś jeszcze inna seria, może Złoczyńców czy coś w ten deseń, może z innej strony będziemy mogli to zobaczyć. Nice. Dobry panie Freeza. Udało się, za drugim razem, już jest coraz lepiej. A my... Nie wiem, czy tak outstanding. Raczej normalnie. Niestety nie mogłem zrobić asysty ze zmianą na Piccolo, miałem za mało heal. Chciałem jeszcze tutaj sobie Piccolaka podrzucić, żeby zarzucił jakąś fajnym atakiem. O kurde! Widzieliście to? Jaki cwaniak? Jaki cwaniak zablokował mnie! Gdzie ty jesteś, kurde? Najgorsze jest to, że właśnie kamera czasami jest na wrogu, który jest gdzieś tam na górze. Ja nic nie widzę.
Nice. Kolejna. Kolejny sukces. Okej, no to co, Kuririn? Uuu, a gdzie tam? Kogo przejęli? Giniu przejęli, dobra. Okej. No to w takim razie najpierw lecimy oczywiście przez Kuririna. Zawsze exp się przyda, co? A też przy okazji się odpalają jakieś ciekawe cutscenki podczas tych walk. Czasami jakieś tam i fabularne, albo... no kurde, kto... Nie trafisz od dołu, kurde, Piccolo! Nie rób tej swojej Makansuku Sampo, bo nie trafisz tak czy siak. Przeciwnik jest w powietrzu. A, to jest tylko i wyłącznie przyciągnięcie, on nie robi mu żadnych obrażeń, tak? Okej, nie możemy się naładować, kurde. To gdzie on upada na ziemię, nie jesteśmy w stanie się naładować. Jest, za pierwszym razem udało się, nice. Nie zadało to zbyt dużych obrażeń. Jestem niepocieszony. Nie zabił go! No serio! Nie zdechnąć. Nice. Parę walk nam tutaj jeszcze zostało. O nie, no naprawdę! Dobra, no let's go. Jak już się pojawił i jesteśmy niedaleko, to weźmiemy z nim załatwić, co? Nie wiem, czy to jest jakoś losowane. Te składy tych drużyn. No weź się, Cell, nie denerwuj mnie. No kurde, nie o to mi chodziło, no jak pierdzielę. Dzień 50. Nauki zasranego odpalenia ulta. Jak tę gałę trzeba wychylić, no? Okej, spróbujemy. Nie. Nie. Z tym timingiem jest, no. No! Ty! Nie nerwuj mnie. Dobra, u Kuririna była maksimum para, ale nic mi nie zrobi. Może Giniu to wykorzysta. Już mam nadzieję, że nie. W ogóle to iskrzenie możemy chyba raz na walkę tylko odpalić. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Nie, co to nie? Jak to jest? Nie. Nie można chyba tak szybko naciskać. Cyk, cyk, cyk. Okej. Czyli nie jakoś wielce szybko robić tę kombinację przycisków, tylko tak z chlebkiem. Niestety nie. Niestety nie. Też nie. Ja pierdzielę. Cyk, cyk, cyk. Okej. No i teraz się ja pierdzielę, no. Może ja mam jakiegoś pada zepsutego? Wiecie, mam pada od Xboxa One. To jest zły pad. Ale destructive finish jest fajnie.
przynajmniej tyle. Trochę czasu straciłem, ale... Naprawdę. Albo muszę się nauczyć, albo się modlić, że mi się uda, nie? Okej, jak najbardziej. Zaczynamy waleczkę. Mistrz kazał mi unikać niepotrzebnych walek. Ciekawe, czy wiecie skąd to. Kurde, a może bym podrzucił sobie... Gohana bym sobie podszkolił trochę. Może i asysty Z. Nie chcę używać asysty Z. Proszę was, tylko 10 tysięcy razy już testowaliśmy. Więc komputer go and no. No, elo. Chciałem tak ładnie wytwierdzić. Dobra, drugi to my sobie też zamienimy. W takim razie, Piccolo, pokaż co, na co cię stać. Makanko Sampo. Nie będziemy się tutaj walić z jakimiś super atakami, jak możemy ich w bardzo łatwy sposób rozwalić. No weź! No co za deep? No bez jaj, gościu. Weź się tak nie... broń, bo i tak się to nic nie da. No i... wchodzi znowu jeszcze. Cyk. Yes. Walka skończona. Thank you very much. Co dostaniemy? Ulala, premia. Za knockout. No i mam nadzieję, że już nic więcej się nie pojawi, bo chcemy stanąć... premia z... premia za knockout, premia zdobywania tych zeni poziom 4, zwiększenie się ataku specjalnego, ulala, czyli bardzo możliwe, że gość będzie atakował tymi specjalami swoimi. Kickbu. Okej. Okay. Będziemy na to przygotowani w takim razie. Jakiś błysk czy coś, żeby zagarnąć. Gdzie się ładujesz? Nie ma takiego ładowania. Nie ma takiego ładowania. Jakie ładowanie? Co ty to? I zmiana. Jakbyś tak jeszcze miał za mało trochę. O kurde. No ładnie. Ej. Nie ma to tamto. Nie ma się śmiania, tutaj całkiem niezłe kombo mi wyprowadził na twarz. No, no. Kidbu na 26 całkiem potrafi porobić. Let's go. Gohan, Goku, Piccolo i oni wszyscy mogą już chyba napierdzielać tymi swoimi specjalami. Powoli, po 20 poziomie. Nie było żadnej cutscenki. Szkoda. O, właśnie, o tym mówiłem. Wow! Do góry rzuca! Nice! Co nie zrobił? Spoko. Ja się zastanawiam, jak ci wszyscy super gracze w te właśnie bijatyki robią to, że wiedzą, w którym momencie mają się zablokować na przykład. Czyż moment, w którym ja odpalam super atak, jest momentem takim, wiecie, że jest zatrzymywany czas i oni nie mają jakby... No nie mam czasu jakby podjąć decyzji, nie? Na blok. To mi się przynajmniej wydaje. A oni są w stanie blokować na przykład nawet te super ataki. Trzeba mieć takie wyczucie. Ej, nie ma śmiania, kurde, tutaj powoli. Weszliśmy w taki moment, w którym możemy dostać pierdziel. I może nawet nam polec jeden z przeciwników. Dobra. Okej. Okay. Udało się. A co nam to da, jeżeli chodzi o fabułę? Zobaczymy. Yeah!
Ach, płonie ich. Cały zespół ginie. Boże, czasami te odgłosy są złe. No, alku wa nai nja nai? 40 ten kurai wa agetemo ii kana? Sel ni kuraberebwa mada mada tte kanji da kedo. Naruhodo. Kyugeki na power up wa sel wo tabeta kara desu ka. Muzamuza esa ni naru to wa omoi no hoka tsukaemasen deshita ne. Ara, sonna iikata kawaisou yo. Tada 自分の方が圧倒的に弱いと気づけなかっただけ。でもあなたも人のことは言えないんじゃない？暴食の化け物にも冗談を言うだけの知性はあるようですね。化け物だなんて失礼しちゃう。私はちょっと食いしん坊なだけよ。さあ、あなたもおとなしくおやつになりなさい。あなたのその冗談、全く笑えませんよ。死んで。 地獄で発生しなさい! Proszę, proszę. Liza, naprawdę myślisz, że uda ci się ją pokonać? No wiem, że ty badassem to jesteś chyba jednym z najlepszych. No ale właśnie. No i teraz mamy faktycznie problem. Zjadła wszystkich badassów.違って本物はいいわね。鮮度も味も比べ物にならない。80点ってところかしら。さてと、孫悟空たちはどんな様子かしら。へえ。いつの間にベジータまで目覚めたのかしら。 私に対抗するために味方を増やしているのね。動けないうちに食べようと思っていたけど、これはこれでいいか。お菓子だって新鮮で生きがいい方が美味しいもの。はあ、早く食べたい。でもダメダメ。あれ、お次どれかに。もう少し我慢しないと、もっとパワーを引き出せるようになれば、きっともっと美味しくなるわ。そのパワーも断末魔の悲鳴も、 No co jej właściwie chodzi? W sensie, dlaczego ona nas pożera? Co, chce być najsilniejszym istotą na Ziemi? Czy jak? No, trudno powiedzieć. Totalnie trudno powiedzieć. Dobra. Szybka trasa, szybka trasa, szybka trasa. Cyk, cyk, cyk. Dobra, zróbmy tak, pyk. Pójdźmy w tę stronę i później przyjdziemy w pobliżu właśnie bossa. Chciałbym tylko zobaczyć, co tam przy bossie możemy zrobić. Czy tam jest... Czy możemy tutaj kogoś uwolnić? Właśnie, nie zwróciłem uwagi na tej mapie. Yeah, I'm ready. Kamehameha. Dobra, synalka też możemy porobić. No, synalek odpowiada, jak widzę. Bardzo ładnie, tak jak tatuś nauczył. Też nie, tatuś nie uczył. Uczył Piccolo. Uczył Piccolo niestety. Mojego syna. No ale cóż, tak też bywa, nie? O ty kurde, pałko zapyziała. Zrobiony. Strasznie w takim razie Vegeta sobie poradzi. No nie, no Vegeta, proszę cię, nie bądź kurde leszczem. Ale mu to... Czy wy to widzieliście, gdzie on go potraktował? Ja pierdzielę. Ej, on zaraz po tym pędzie jest w stanie się gdzieś tam...
teleportować do mnie bardzo blisko. To by się nie podobało. Trzeba będzie mieć na to poprawkę. 20 poziom połączenia. Odblokowałem osiągnięcie. Nice, Siri. Połączone wydarzenie uruchomione. No zobaczmy w takim razie. Połączone wydarzenia. Faza druga. Ciekawe, co to jest. A, czyżby to były poziomy? W sensie jak 20 poziom odblokuje, znaczy to jest faza jakaś się zmienia? Lala. Nice. Dobra, cyk. A może byśmy sobie zmienili faktycznie, kurde, drużynę? Słuchajcie, zmieniłbym Piccolo na Gohana, a tu bym zmienił może jednak kurde Gotenksa, co? To są postacie, które są najbliżej tego mojego poziomu. I są ewentualnie w stanie coś porobić, nie? Bo tamci wcześniejsi to mogą dosyć mocno zostać pierdzeń. No i przy okazji, jak widać, są inne cutscenki. Starszy braciszek. No trochę tak, Gohan. Trochę jest beznadziejny. Jest. Trochę jest. No nie, no Saiyaman nie... Czy... Nie. To tak zepsuł się wizerunek Gohana właśnie tym Saiyamanem całym. On Saiyaman. Leszczyk. Wow. Co to za strzały są w tej grze? Nie wiem, o co chodzi. W żadnej innej grze takich strzałów nie mam czasami właśnie z dźwiękiem. Nie wiem, czy to, a może u mnie to tylko na słuchawkach? Dobra. I tutaj moglibyśmy sobie podrzucić... Czekajcie, naładujmy się trochę, jeżeli chodzi o ki, i zrobimy zmianę na Gohana. O kurde, szybciej go zabiłem niż udało mi się zrobić zmianę. Dawaj Nappa. Tutaj, zmienimy się z Synalkiem. No weź się, tato. Uwaga, asysta. No jak mnie oni irytują? A zwłaszcza ten Nappa, on się tak strasznie często broni. Wielka kupa mięcha. Faktycznie, jego to można by było małpą nazwać. Zastanawiam się, ile teraz punktów doświadczenia dostaję za to wszystko, bo mógłbym w sumie... Czekajcie, mógłbym sobie zrobić podmiany na zasadzie takiej, że wezmę sobie tego i wezmę sobie... Na przykład Kirina. Zobaczę, jak bardzo urosną im poziomy. Szósty i drugi. Dobra, weźmy to. Markę. Mhm. さすがクロン。まるで鏡を見てるみたいだな。これだけ似てたら他人には絶対見分けがつかないぞ。18号さんは俺とクロンをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったらショックだな。多分大丈夫だよ。マチェルマネオチイシャレストゥイ。なんてこと。心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失ったら大変なことになる。俺の姿で悪さなんかされたら 警察官としての立場がないもんな。というわけで、お前が悪さをする前に倒させてもらうぞ。
Noise. Najlepiej to właśnie chyba mirrory brać i wtedy są ewentualnie jakieś nowe te teksty i kwestie dialogowe. Are you ready? Yeah, I'm ready. Nie potrzebuję smoczego pędu, żeby przełamać jego gardę. Potrzebuję zaatakować inne miejsce. Porobiony! Naładuję się. No niestety, w przypadku... No właśnie, w przypadku Kirina jest tak, że... O, proszę, proszę. Kajoka nie wchodzi? Nice. Ale to ciekawe. Albo mi kierze... Albo Kajoken. Kajoken. No niestety, dosyć mało biniemy. Nie wiem, czy to jest powód tego, że jest taki niski poziom. Chyba nie, on poziom tylko głównie gdzieś tam... W przypadku... Dobra, chyba tak. Zróbmy... Cyk. Okej. Bu, czy coś jest w stanie tutaj porobić? No Bu ma całkiem niezły, powiem wam szczerze, ten kombos. Właśnie. Jeszcze dodatkowo kamehame. I teraz zobaczmy, ile bije Goku. No i Goku bije o wiele więcej. Jednak ten damage też zależy chyba od poziomu. No i zobaczymy, ile teraz na przykład im wzrośnie. No, tak, wbijają im się kolejne poziomy. Nice. Dobra, czyli trzeba by było zabrać ze sobą troszeczkę tych słabszych przeciwników, żeby faktycznie pochytali trochę poziomu. Więc trzeci, okej. Ósmy, ewentualnie czwarty, Yamsha. O, i tak można było ich podszkolić. Lecimy tutaj. Tu będzie jakiś... tu będzie jakiś... samouczek? Prawdopodobnie tak. Jak to wygląda? Czwarty, trzeci poziom na 18. No. Trochę strach, ale mamy Goku. Goku powinien sam porobić nawet. A tam ci tylko trochę... Jak w tym. Jak w Pokémonach. Brało się tylko i wyłącznie na zmianę jakiegoś słabego Pokémona typu Metapod. I się go wstawiało na pierwszą turę, a później od razu się zmieniało na jakiegoś silniejszego, nie? I brał udział? Brał udział. W walce. Wbijał się. No nie, no Yamcha tutaj niestety nic nie porobi. Chociaż może. Nie, całkiem nieźle mu idzie. Yamcha kiedykolwiek się... A, prawda. Yamcha kiedykolwiek się w ogóle ten... ładował w ten sposób? Nie pamiętam właśnie. Nice. Goku? Goku. Goku, kochany. No niekoniecznie, kurde, nie chciałem, żebyś akurat wykorzystał tego, no ale tak nie będzie. Chciałem znowu spróbować tak randomowo zrobić ten super atak. Jak tam poziom X? Czwarty, wbije się piąty, wbije się piąty i jeszcze trochę do szóstego. Dobra, i teraz tak. O kurde, 30 poziom.
Boję się, że może być problem. Ale spróbujmy. Znaczy spróbujmy, tylko zmieńmy sobie Yamsze i Kuririna na kogoś, kto ma wyższy poziom, nie? Ma więcej punktów zdrowia. Jakbyśmy dostali oklep na jednym bohaterze, no to... No to mieć jakiś zamiennik. No tak to kurde trochę polegam, tak to trochę polegam na tylko i wyłącznie jednych bohaterach, a jak na przykład na mapie do tego, że wszyscy dostaną w pierdziel, to będą musieli się jakoś zregenerować, nie? Zacznę się naładować, dzięki. Jest, za pierwszym razem się udało. No nie, no zblokował, tak ładnie miał być. Serio. No niestety, kędzaj nie zadziała, bo leci po ziemi. Czy nie wstyd ci na przykład, że to robicie Kuririn? Albo co lepsze? Zaraz zobaczymy, czekajcie. Ej, czy my próbowaliśmy w zasadzie super ataku tego Kuririna? Czekajcie. Właśnie, nie próbowaliśmy. Tak samo nie próbowaliśmy chyba Yamszy. No właśnie. No i Yamsza go porobił, więc trochę przypał, nie? Dla cela oczywiście. Dobra. Kogo my tam jeszcze nie sprawdzili? Nie sprawdzaliśmy tego drugiego super ataku. Kolejne poziomy. 7, 6. Okej. Okay. Trochę gonimy. Okej, okay, jak tam ekipka? Reszcie sprawdzaliśmy chyba te ataki. Tak mi się wydaje. Nie wiem czy Gohan miał. Czy na Gohanie sprawdzaliśmy, ale chyba tak. Dobra, zróbmy tak. I teraz lećmy na buch. Muszę go pokonać, bo później kurde będzie wzrastał jego poziom za każdym poruszaniem się. Gohan! Dal. お前ピッコロと修行するようになったらしいな。戦いの勘は戻ってきたのか。少なくともフリーザが来た時に比べれば全く貴様のその平和ボケした態度は何だ。サイヤ人ならサイヤ人らしくもっと強さを求めろ。そもそも修行を始めたと言っても気概が感じられん。え、僕なりに真剣にやってるんですよ。ならピッコロやカカロットのような甘いやつに師匠を頼むな。 そこまで言うなら、ベジータさんが僕を鍛えてくださいよ。断る。自分を鍛える方法は自分で見つけやがれ。ベジータさんってある意味昔のピッコロさんより。おさっとするな。敵が来るぞ。 Kolejne gadki. Dobra, trzeba będzie pomieszać trochę te teamy i zobaczyć, kto będzie z kim w jakiej gadki zaczynał. A można było tak zrobić, że wymieniać, że wziąć sobie na przykład jednego na początku. I później go wymieniać ze wszystkimi. Go! O lala. Wow, tu jakieś kurde mi wychodzą nawet te bloki. Nice. Mi się wydaje, że nawet nie zdąży się naładować całkowicie. Nie go pokonam. I na przykład teraz można by było zamiast Vegety z Goku i Gohanem wziąć kogoś innego. Może znowu będą jakieś gadki między Goku a Gohanem. O! Vegeta wbił 20 poziom i ma znowu następny jakiś gdzieś tam swoją fazę, tak? Połączone wydarzenia. Znaczy faza... Czemu faza pierwsza? Dopiero? Ciekawe. Wygląda jakby kolejne dyszki, nie? Odblokowały nam fazy.
odblokowywały nam fazę. Dobra, i tutaj byśmy sobie zmienili na Piccolo. Ale chyba taki team już mieliśmy, więc jakieś gadki pewnie były uskutecznione. I później na przykład za Piccolo wymienimy Krillana, później Yamsze, Tiena i tak dalej. I później zmienimy Gohana na kogoś innego, żeby znowu te roszady były takie ten... no. Można by było też Goku zmienić, nie? Na początku, to by szybciej to, szybciej te kombinacje wszystkie by się uskuteczniły. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, zostawcie łapę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny, a my widzimy się prawdopodobnie jutro w kolejnym odcinku. Na razie.